Cześć, z tej strony Michał. Przed nami pierwszy odcinek naszej mojej serii wywiadów z ciekawymi gośćmi z branży ekologicznej, entuzjastami rolnictwa ekologicznego i mistrzów w swoim fachu. Moim gościem jest Bogdan Smolosz. Dzień dobry, witam Państwa. Bardzo ciekawa postać. Muszę przyznać, że poznaliśmy się w dość nietypowy sposób. Zadzwonił do mnie znajomy i mówi: słuchaj Michał, twój olej kokosowy był w telewizji. I się okazało, że pan Bogdan była prawdopodobnie, to się nazywa Tłusty Czwartek, i gdzieś w telewizji pan piek pączki i właśnie był nasz olej kokosowy. Zacząłem wtedy się interesować tym, co pan robi, i okazało się, że prowadzi pan piekarnię, tak to było, sklep i coś jeszcze, co wtedy? Ekologiczny bazar na okay. Śląsku. Ale dużo się zmieniło jeszcze w międzyczasie, także może wrócilibyśmy do początku, bo szkoda, że nie nagrywaliśmy naszej rozmowy od początku, ale historia jest bardzo, bardzo ciekawa. 30-40 lat w branży. To znaczy, pieczeniem chleba zajmuję się 42 lata, ale właścicielem firmy jestem tylko 30 lat. Była to piekarnia rzemieślnicza, tradycyjna, jeszcze starym węglowym piecem, gdzie ostatnie lata już było to wypiekane pieczywo certyfikowane organiczne w standardzie bio. Plus dodatkowa mała pracownia specjalistyczna chleba bezglutenowego i też w standardzie bio. Okej, okay, teraz jeżeli chodzi o zmiany, to pana produkty są dostępne, można powiedzieć, wszędzie teraz. Rozpoczął pan współpracę z dużymi sieciami handlowymi i w niektórych ocenie ogólnie pieczywo z marketu średnio się kojarzy takiemu typowemu szaremu konsumentowi z pieczywem średniej jakości, delikatnie mówiąc. I jak w ogóle doszło do takiej współpracy, skoro jak to się ma do siebie, bo dostępność jest kluczowa, można powiedzieć. Ja się w 100% zgadzam, że dobre jedzenie musi być na wyciągnięcie ręki, ale jak, czy udało się złamać ten taki stereotyp, że jednak pana produkty są dostępne teraz w sieciach handlowych, tak? Ja byłem zawsze przeciwny współpracy z sieciami handlowymi, zawsze jakoś starałem się chronić rzemiosło, byłem rzemieślnikiem, ale rzemiosło poszło tak daleko, odeszło od swojego rzemiosła, że pomyślałem, że nie chcemy bronić rzemiosła, chcemy bronić konsumenta. I trzeba było zrobić coś, żeby zwiększyć dostępność naszych produktów dla większej grupy odbiorców końcowych. W moim przypadku było to niemożliwe, bo piekarnia była mała, mieliśmy zasięg do kilkudziesięciu, najwyżej kilkuset rodzin. No i pytanie było, jak zrobić to w większym zakresie. Już kiedyś sieci dopytywały, czy ja mogę coś dla nich robić, pracować. No zawsze musiałem odmówić, bo byłem zbyt mały, żeby móc dla nich robić. I wtedy poznał mnie jeden większy piekarz, który poprosił mnie do współpracy, żebyśmy zrobili coś wspólnie, żebyśmy połączyli jego możliwości techniczne, maszynowe, magazynowe z tym, co udało mi się wiedzieć. Nazywamy to wiedzą. Ale ja byłem tylko piekarzem, ale zgodziłem się spróbować i zaczęliśmy przygotowania w większym zakresie w województwie warmińsko-mazurskim, żeby dotrzeć do większej grupy klientów końcowych. I dopiero wtedy, kiedy poznałem od zaplecza, jak jedna z tych sieci funkcjonuje, byłem zadziwiony ich wymaganiami, ich oczekiwaniami, ich otwartością na to, co prawdziwe, bo zawsze miałem zły obraz, chyba. A że nie mam problemu ze zmianą zdania, jeśli ktoś mnie przekona, że jest inaczej. No więc zaczęliśmy wspólne rozmowy z siecią Lidl i gdzieś po dwóch latach przygotowań jakby pracujemy już razem. I widzę to po chłopakach z Lidla odpowiedzialnych za pieczywo, którzy słuchają tego, co chce się im przekazać, są otwarci na wiedzę, na zmiany, na prawdziwość produktu, na organiczność produktu. To mnie zadziwiało, no ale tak już teraz jest. Znaczy, czyli tu podsumowując, udało się to zrobić na pana warunkach i tutaj jestem pod dużym wrażeniem, że jednak była presja jednak, nie wiem, na cenę, czy jednak... Udało się to zrobić na moich warunkach tylko dlatego, że to nie produkuje moja piekarnia. Ja jestem jakby tylko odpowiedzialny za technologię, gdzie podzieliłem się z inną piekarnią technologią, tam takim, mówię, know-how, jak to zrobić, jak to powinno być. Jakby wspólnie to robimy. Ja nie mam już swojego zakładu dużego. Ja nie sprzedaję. Mi było tyle łatwo, że ja nie musiałem sprzedać. Nie było dla mnie presji sprzedaży, bo to ten zakład, któremu pomagam, musi sprzedać, a nie ja.
ale udało się to doprowadzić do takiego miejsca, że ja teraz każdego dnia mogę coś wypiekać, nowe, małe próby i proponować sieciom produkty w standardzie bio. Okej, okay, a tak bardzo kojarzy się z sieciami handlowymi też pieczywo mrożone. I jakie jest zdanie piekarza na temat, czy to jest zło, czy to jest coś, czego należy unikać, czy wcale niekoniecznie tak naprawdę, czy to jest mit na przykład? No, po zgłębieniu tego tematu, opinie są różne. Każdy na przykład, przepraszam, że przerwę jeszcze, ale są jakieś takie historie, że nie wiem, że słyszałem, że na przykład, że z Chin jakieś mrożone pieczywo do Polski przychodzi. Nie wiem w ogóle, czy to jest jakiś... Ja nie wiem, czy przychodzi z Chin. Wiem, jak działają polscy producenci. Myślę, że z Chin nie przychodzi. Nie ma takich potrzeb. Jakaś bujda, tak? Bo producentów polskich jest wystarczająco, żeby zaopatrzyć nasz rynek, bo to nawet my produkujemy na eksport. Ale pieczywo mrożone jest mitem, że jego wartość jest pomniejszona. Moim zdaniem, ale każdy ma prawo zostać przy swoim. Moim zdaniem jest tak, że to jest jedyna właściwa forma konserwacji pieczywa. Od zawsze było tylko kiszenie, zasalanie albo obkładanie lodem. W starej Polsce, na zamkach, w zimie, w przeręblach wykuwało się bryły lodu, nosiło do piwnicy, zasypywało trocinami i tam przechowywało żywność. Problemem jednak jest, jaki produkt zamrozimy, bo jeśli zamrozimy produkt kiepskiej jakości albo produkt poprawiony, tak jak to teraz jest w zwyczaju, to rozmrozimy taki sam kiepski. Ale jeśli zamrozimy produkt dobry, naturalny i prawdziwy, to rozmrozimy taki sam produkt. To, że on trafi do pieca w markecie, to tylko lepiej. Wtedy ma możliwość odbudowa się struktury skrobi i ten chleb znowu przez kilka godzin jest dobry, zjadliwy, wręcz smaczny czy chrupiący. To jest tak, jak nikt z nas nie je zupy zimnej z lodówki na drugi dzień. Żona musi podgrzać, przygotować. No i to samo jest z pieczywem. Chleb był stworzony dla pieca, więc to, że my go kolejny raz przed posiłkiem potraktujemy obróbką termiczną, czyli włożymy go do pieca, do tostera, podgrzejemy dzieciom na parze pojedyncze kromki, no to tylko lepiej. To my mu żadnej krzywdy nie robimy, a poprawiamy w znakomity sposób jego smak, strukturę i delikatność, ale też nie marnujemy tyle pieczywa, ile się teraz marnuje, bo gdybyśmy to, co wyrzucamy w domu, jeszcze raz podgrzali, włożyli do piekarnika na 10 minut na normalną temperaturę, to uratujemy to wszystko, co chcemy wyrzucić. I o to przede wszystkim chodzi. I na to się nie chcemy obrażać. Okej, okay, czyli tak naprawdę mrożenie jest okej, okay, ale zazwyczaj po prostu niestety mrożą się produkty kiepskiej jakości, dlatego dużo osób uważa, że mrożenie jest złe, bo zazwyczaj są mrożone po prostu kiepskie chleby, tak? Nie wiem, czy zazwyczaj są mrożone kiepskie chleby, a dzisiaj mnie wracamy z targów z Krakowa piekarskich i tam jedna pani mnie pyta, no ale te chleby wasze do Lidla to takie rzeczywiście bio-bio? Ja tam no, bio-bio i żytnie chleby mają 3-4 rodzaje zakwasu i ziarna są moczone i prażone i gotowane i to. I ja rozumiem, że to trudno uwierzyć, że tak jest. Ale chcę mieć jakby wpływ na to, co ludzie w Polsce w przyszłych latach będą jedli, co będą jadły nasze dzieci, moje wnuki, które mieszkają daleko, więc nie mogę dla nich upiec. I to jest jakby ważne. Mamy, najbardziej sobie cenimy relacje bezpośrednie z konsumentami, z klientami. Godziny nam mijają na rozmowach z naszymi klientami. I to jakby, te relacje są najważniejsze w tym, co robimy. Okej, okay, a na przykład kiedyś chleb na przykład na wsi się piekło raz w tygodniu, w niedzielę i on był dobry przez cały tydzień, i tak? To pytanie lubię najbardziej. A teraz na przykład kupię rano, ktoś kupi chleb, a okay, po południu już jest do wyrzucenia, tak? I kurczę, z czego to wynika? Czy to jest, czy tego należy się obawiać? To czy... jest dosyć proste, bo jak piekły nasze babcie, robiły w drewnianych dzieżach, gdzie było pełno kultur bakterii na tych drewnianych deskach i zakwas był wyprowadzany wielofazowo, ale te chleby, drodzy Państwo, miały zawsze 3, 4, czasem 5 kilo. Więc jak szybko czerstwieje, czy jak szybko odparuje z bochenka 5-kilogramowego, a jak z 400 gramowego. Czy to jest kwestia wyłącznie wielkości bochenka, czy no coś nie jest? Wtedy jeszcze mieliśmy w chlebie zazwyczaj ziemniaki, pasternak, marchew.
To były wszystko składniki, które utrzymywały wilgoć na dłużej. Były dodawane strączkowe rzeczy do chleba, więc jakby skład też wtedy był inny. Nam się to tak fajnie kojarzy, no babcia upiekła fajnie, duże, ale też smaczny był, dlatego że wymagania jedzących były dużo mniejsze. Wtedy, jak ten chleb był czerstwy, to nikomu nie przeszkadzało. To się kroiło kolejną kromkę twardego chleba i jadło, bo to było naturalne. To my teraz chcemy szybko, ciepłe, gorące, chrupiące i tak, wiecie, ale to nie o to chodziło. Skład był inny i gramatura tego chleba była inna. No i fermentacje były zupełnie inne. To nie było tak jak teraz, że większość pieczywa, które funkcjonuje w handlu, to jest surowa mąka upieczona w kształcie chleba. Dlatego, że nigdy ta mąka nie była poddana żadnym długim fermentacjom. To jakby to jest podstawowy problem. A takim tematem, który też się cały czas przewija w rozmowach o chlebie, jest zakwas. Chleb na zakwasie, chleb bez zakwasu. O co tak naprawdę chodzi dla takiego laika? I czy chleb na zakwasie jest lepszy? Czy to też jest jakiś kolejny mit na temat chleb chleba? Chleb na zakwasie nie powinien być inny. Powinien być tylko na zakwasie. Nie wiem, my mówiliśmy na kwasie w piekarniach. Kiedyś dawno nie mówiło się na zakwasie, to było słownictwo domowych piekarzy czy klientów, ale nie nas piekarzy, to był chleb na kwasie. Czyli na kwasie to jest okej, czyli jest taka... Tak, ale z powodu zrozumienia klientów mówimy na zakwasie. Można fermentować i trzeba fermentować wszystkie mąki. Musi być poświęcony czas, żeby podczas fermentacji miały czas enzymy wypracować wszelkie swoje zadania, do których zostały umieszczone w tym właściwym składniku. To jest tak, jak jemy surowy ogórek albo kiszony ogórek. Widzimy różnicę. Surowa kapusta, kiszona kapusta. Niezakwaszona mąka upieczona w kształcie chleba albo chleb na zakwasie. Wiemy jak to. Możemy osobno zakwaszać pytlowe żyto, osobno razowe żyto, osobno łamane żyto. Wszystko możemy sfermentować inaczej. Trzeba pilnować temperatur, trzeba pilnować czasów, żeby wszystkie te procesy, które w mące powinny zajść, mogły tam zajść. Okej, czyli na zakwasie znaczy lepiej, to jest prawdziwy chleb tak naprawdę, na no zakwasie. Tak, tylko piekarnie piszą na zakwasie, ale jakoś trudno im dodać, że na worku z proszkiem pisało zakwas. Okej, czyli to nie jest, i wtedy czytamy, to jest taki żywy zakwas. Na zakwasie. Czyli mieszanka była na zakwasie. Tak, okej. Albo nawet jest wiaderko, taka pasta i tam pisze zakwas chlebowy. Okay. Więc to nie są te zakwasy, o których my mówimy. Chodzi o fazowość fermentacji. I może być, jeśli zakwas, ok, ale to musi trwać 4, 8, 16 godzin i dłużej. I stąd się bierze... Okay. Stąd się bierze potem cena, czemu ten chleb kosztuje 15 zł, albo tam, albo trzeba koło niego 16 godzin chodzić. Uprzedził Pan moje kolejne pytanie tak naprawdę. Są teraz, tworzą się popularne piekarnie, na przykład w Krakowie, w których chleb właśnie kosztuje, mimo prostego składu by się wydawało, chleb pszenny, żytni, to nie są jakieś takie, że tak powiem, ambitne, drogie mąki kasztanowe i tym podobne, tylko tam jest rzeczywiście taka klasyczna, zwyczajna mąka, a cena bochenka jest mimo wszystko 15-20 zł. I czy ta cena wynika z i piekarnie, właśnie... I piekarnie duże krzywią się na tych piekarzy. Ja nazywam te piekarnie butikowymi piekarniami i tak naprawdę klienci mogliby albo powinniby nosić tych piekarzy pasjonatów na rękach, bo oni chcą przynieść Wam to, co dobre, to, co prawdziwe, to, co naturalne, i cena jest rzeczą absolutnie drugorzędną. Kosztuje tyle nie z powodu składników, tylko z powodu pracochłonności, dbałości o szczegóły i czas. Nie mamy ludzi do pracy, trzeba to zrobić samodzielnie, rodzinnie, z żoną, nie wiem, z dziećmi. Trwa to długo i nie sprzedaje się tego 20 tysięcy na trzech zmianach, tylko sprzedaje się 36 sztuk na przykład. I żeby pozwolić temu piekarzowi żyć, trzeba docenić jego pracę i zapłacić mu za to. Nawet gdyby to robiły tylko te osoby o zasobniejszych portfelach, bo człowiek ma, każdy ma wybór. Możemy kupić tanie, drogie, dobre, kiepskie, ale decydujemy i tak my. Okay, czyli ten proces musi tyle trwać, piekarz nie zrobi więcej w tym krótkim czasie i po prostu stąd wynika cena, z pracochłonności tego procesu, tak? No, tak naprawdę tylko z pracochłonności. Bo tu wspominowanie 18-20 godzin, tak? Coś takiego może? No tak, niektóre fermentacje trwają mi powyżej 24 godzin. Nie? I to nie jest pojedyncza fermentacja pojedynczego składnika, tylko potrzebujemy na przykład 4 kotły, bo tu osobno sfermentujemy pszenicę na zimno w komorze chłodniczej. Tu fermentujemy osobno łamane żyto, osobno pytlowe żyto, razowe żyto, osobno płatki żytnie,
oni często mają małe młynki, najpierw ziarno zmielą, przygotują samemu tą mąkę nieoczyszczoną z tych najważniejszych rzeczy. Także ja bym raczej starał się doceniać ich pracę, a nie krytykowałbym ich. Nie, okej, okay. To bardzo wiele tłumaczy. Ja też pamiętam ze swojego dzieciństwa, wychowałem się tu niedaleko na Salwatorze, tam jest plac na Stawach, gdzie mamy swój sklep i tam była jedna piekarnia wtedy. Była jedna piekarnia na placu na Stawach 25 lat temu, nie pamiętam już nazwy. Potem ktoś otworzył drugą piekarnię i wszyscy mówili, kurczę, po co dwie piekarnie, tak? Minęło parę lat, piekarni jest dookoła 5-6. A z żadnej, można powiedzieć, chleb nie jest smaczny. Jest czego to wynika tak naprawdę? Że dostępność jest w chlebie jest na każdym rogu. Każdy chce mieć go dosłownie w 5 sekund. Mm-hmm. A ten chleb bardzo często, jeżeli ktoś ma porównanie, nie nadaje się do jedzenia. Kurczę. Chleb jest tak ważnym składnikiem naszej diety, że warto by było zadać sobie trud i poznać tego, kto stoi za tym chlebem. Kto jest tą osobą, jaka to jest osoba, która to piecze, dlaczego go piecze, jakie są jej motywacje i czy to chodzi o troskę o konsumenta, czy chodzi tylko o zarobek, co przyświecało, a żeby to wszystko się dowiedzieć, to trzeba mieć jakieś relacje z tym kimś, bo chleb jest zbyt ważnym czynnikiem naszego życia, żeby to powierzyć osobie przypadkowej. Więc jeśli już wyszukujemy innego pieczywa, to zadajmy sobie trud, żeby poznać tego, kto za tym stoi. To może nie jest anonimowa osoba, może jest otwarta na nasze uwagi, na nasze potrzeby, na nasze oczekiwania. Rozmawiajmy z nim, jeśli to możliwe. Tutaj się pojawia temat, o którym nie miałem pojęcia, szczerze mówiąc. Przed naszą rozmową dowiedziałem się w ogóle, że są tak zwane miksy. I co to są miksy? Bo to prawdopodobnie naszym widzom jeszcze nic nie mówi. I w ogóle miksy, nie zdają sobie czyli sprawy. Gotowe mieszanki piekarnicze. One przyjechały do nas od roku 90, od pierwszych targów Polagra w Poznaniu i gdzieś wtedy wszystko. Zachód uszczęśliwił nas, piekarzy, wtedy gotowymi mieszankami. Polegało to na tym, że przyjeżdża chleb królewski w 25-kilogramowym worku jako proszek. Dodajemy mąkę, drożdże, mieszamy 3 minuty powoli, 5 minut szybko. Odkładamy do rozrostu końcowego 45 minut, w komorze garowniczej wkładamy do pieca. Czyli proces od początku do upieczenia chleba trwa 1,5 godziny. Tam się nie mogło nic wydarzyć pozytywnego w tym cieście. To ciasto nie miało czasu nic przeżyć, czyli nie mogło przeżyć tego, do czego było powołane, czyli do fermentacji i do rozkładu enzymów w tym cieście. Większość, nie całe, ale większość piekarstwa funkcjonuje w ten sposób, że mamy miksy i one pięknie się nazywają, kołodzie i tam, żeby nie wymieniać, bo mnie aresztują, ale pełno, wszystkie te dźwięczne nazwy w sklepach, zazwyczaj jest to wyciągnięte z worka i nawet piekarnie dostaną gotowe etykiety, bo tego kiedyś się nie robiło i tam wszystko już na tej etykiecie, co chciał zawrzeć producent, jest napisane, co nie chciał zawrzeć, napisane nie jest. Bo to nie dajmy się zwieść, ale nie to, co pisze na etykiecie, nie zawsze jest tym, co jest w środku. Pewnie myśleliście, że tak jest. Dobra, tak myślmy. Okej, to jest jakby większość tego rynku, tak? W sensie to jest, tym stoi polskie piekarnictwo niestety? Ja mam nadzieję, że większość piekarnictwa się odbija, a to, które się nie odbija, piekarnie zamykają się każdego miesiąca wiele. Piekarnie zamykają się cały czas, piekarni ubywa w zastraszającym tempie, a to z powodu braku fachowości, braku pracowników, braku zdolności i umiejętności właścicieli tych piekarni, które często są osobami przypadkowymi, nie mającymi z branżą nic wspólnego, tylko w okresie boomu, mając środki, kupowało piekarnie i prowadziło te biznesy. Okej, okay, a co pan poradził komuś, kto na przykład nie ma dostępu do dobrego chleba i chciałby zacząć robić chleb samemu w domu? Czy jest to w ogóle możliwe? Czy jak zrobić taki zakwas? Czy jest konieczny zakwas? Jak zacząć, jeżeli ktoś chce zrobić pierwszy krok od takiego, nie chce już kupować tego chleba z miksu na rogu, tylko chce zrobić coś dla siebie, a na przykład mieszka w miejscu, gdzie nie ma dostępu lub lubi po prostu sobie coś tam pomajsterkować w kuchni? Łatwiej by było znaleźć prawdziwego piekarza. Ten czas poświęcić na to, żeby takiego piekarza znaleźć, ale jeśli chcemy piec w domu, rzadko. Ja wiem, że pieczenie w domu przynosi mnóstwo satysfakcji. Możemy żonę pochwalić, męża, cieszyć się tym, pachnie. Ale i nazywamy to zdrowym pieczywem, okej. Okay. Jeśli kupiliśmy organiczne mąki, niestandaryzowane,
jeśli to nie są mąki po złoty 10 z dużych miejsc, jeśli na pewno nie są standaryzowane. Pieczenie w domu ma sens, jeśli wiemy, jak zrobić prawdziwy zakwas, bo to nie jest tak, że to jest prosto. Gdyby to było tak prosto, to piekarz nie szedłby w niedzielę rano o 8, później o 12 znowu i o 18 znowu, żeby ten zakwas przerobić, pomnożyć. I to nie jest tak, że my go w lodówce nasypiemy parę łyżek raz na parę dni, pomieszamy i nazywamy to, że dokarmiliśmy. To nikt nie chce być karmiony raz na parę dni. Koło zakwasu tak naprawdę chodzimy 4 razy w ciągu doby, żeby nie tylko go dokarmić, ale żeby go pomnożyć. Powinniśmy co najmniej z każdej fazy by trzeba 70% wyrzucić, żeby mieć te właściwe kultury bakterii na końcu. My nie robimy zakwasu tylko po to, żeby nam wyrósł chleb, bo to zrobią drożdże, w których notabene nie ma nic złego, jeśli nie jesteśmy po antybiotykowej terapii, czy nie mamy grzybicy, czy czegoś takiego. No ale zrobić dobry zakwas w domu, jeśli ktoś tak deklaruje, że tak potrafi, to ja to szanuję, ale zanieść ten zakwas do badania. I jakie kultury bakterii w nim są? Bo to jest jakby podstawa. My chcemy naszemu organizmowi dostarczyć właściwych kultur bakterii. Po to robimy. Nie tylko po to, żeby nam wyrósł chleb. Ale nikomu nie zabieramy tej satysfakcji pieczenia w domu. Piecie, najlepiej kupcie młynek mały do ziarna, kupcie dobre organiczne ziarno. W małych opakowaniach zmielcie Państwo sami to ziarno. Przygotujcie to sami na nowo. I lepiej zrobić w domu chleb z dobrymi drożdżami niż z kiepskim zakwasem. Dać minimalną ilość drożdży, wydłużyć fermentację do wielu godzin, bo jeśli użyjemy niewłaściwego zakwasu, no a dziwicie się, że czasem nie wyszło. Czemu nie wyszło? Nie? Jakaś przyczyna tam jest. Satysfakcji domowym piekarzom nie odbieramy. Cieszymy się z ich radości, ale przyjrzyjmy się szczegółom. Dobre ziarno, całe ziarno, zamoczmy ziarno. Zagotujmy ziarna, dodajmy coś, kaszy jaglanej, nie wiem, ugotowanej quinoa, czegoś jeszcze, nie? Ale zróbmy to do porządku. Okej, ja jeszcze tam pamiętam na targach lata temu zobaczyłem taki pana projekt jak pumpernikiel w puszce, coś takiego. Czym jest pumpernikiel tak naprawdę? Bo mi się kojarzy no, z czymś średnio smacznym, a pamiętam, że to co jadłem to było coś zupełnie innego. Pumpernikiel tak? Na początku to tak naprawdę to miał być chleb dla koni. To tak się. Tłumaczenie słowa pumpernikiel to jest zakalec. To jest tylko, coś, co nie wyrosło. Tylko tak, ciężka żytnia. Razowa mąka, 2000-3000, łamane żyto, bardzo długo fermentowane, dużo tam jest kwasu w tym zakwasu. Jednak ta różnica polega na tym, że są to szczelnie zamykane formy i tak naprawdę pumpernikiel się nie piecze, bo temperatura wypieku chleba to jest 220-230 stopni, a my pumpernikiel pieczymy w temperaturze, nie nazywamy tego pieczeniem, 110. Czyli połowa temperatury wypieku. Pumpernikiel w piecu trzymamy około doby. I dobrze, żeby to była taka stabilna, taka sama temperatura, bo wtedy karmelizują wszystkie białka w środku i tam wydaje nam się ciemny, prawie czarny. A wyobraźmy sobie, że tam nie ma żadnego słodu, tam nie ma żadnego karmelu, tam nic nie ma, tam jest tylko żytnia mąka. I to, czy to nie jest dosładzany chleb, tak? Czy? Nie, można, niektórzy robią pumpernikiel na miodzie. Na przykład, nie? I to też jest ok, ale kolor tego chleba w środku bierze się z tego długotrwałego pieczenia i wszystkich procesów zachodzących tam. I to jest bardzo trwałe pieczywo, jeśli je zamkniemy bez powietrza. Dlatego ja to kiedyś robiłem w takich okrągłych kromeczkach zamykane w puszkach metalowych. Takie robiliśmy w wojsku, w stanie wojennym, pamiętam, duże puszki. No ale. Ale to taka ciekawostka, nie wiem na ile to akceptowalne jest przez ludzi. Okej, okay, a tak, jeżeli chodzi, znany jest Pan głównie z chleba bezglutenowego tak naprawdę i to, co jadłem wcześniej, to było, nie wiem, jakaś gąbka, trociny. Chleb bezglutenowy to mi się kojarzyło no, z czymś praktycznie niejadalnym i współczuję niestety osobom, które muszą być na takiej diecie ze względów zdrowotnych, a Pana chleby bezglutenowe smakują zupełnie inaczej i
nie dość, że można powiedzieć, że smaczne to jest mało powiedziane, ale po to są dobre, tak? I to, tam nie przeszkadza mi brak tego glutenu i z czego to wynika, tak? Bo to takich typowy chleb bezglutenowy to jest taki tost, kurczę, no to jest zupełnie co innego, tak? To jest, no nie wiem jak go nazwać, ale no szkoda mi osób, które niestety są skazane na coś takiego, tak? No i, a tu jest alternatywa, która smakuje zupełnie inaczej, i czemu jakby to nie jest zazwyczaj, czemu chleby bezglutenowe nie są takie jak pan robi, tak? I czym one się różnią tak naprawdę? Byłoby to wszystko dostępne, gdybyśmy takie piekarnie mieli w każdym mieście, żeby każdy miał dostęp do tego na co dzień, na świeżo. Bo naturalne chleby bezglutenowe wyróżnia to, że one są trudne w logistyce, trudne w przechowywaniu, one są trudne, żeby to mogło trafić do dużego handlu, bo jakby czas ich trwałości, dlatego że są pozbawione wszelkiej chemii, jest ograniczony. Nie wkładamy do chleba trzech rodzajów gum, czyli substancji zagęszczających jednocześnie. Nie dajemy karboksymetylocelulozy, nie dajemy glicerolu, który powoduje, że ten chleb jest po kilku miesiącach wilgotny. Nie mamy dwu- i trójglicerydów, nie wkładamy rzeczy, których nie powinniśmy dzieciom dać. Ja może mogę takie wyzwanie producentom rzucić, że okej, zróbmy każdy chleb, ale wykluczmy z niego całą chemię. Bo nie rozumiem tej bezkrytycznego spojrzenia na pieczywo bezglutenowe, które zawiera pełno składników, które tam się nigdy nie powinny znaleźć, że wystarczy nam, że jest bezglutenowe, a wszystkie te inne dodatkowe rzeczy akceptujemy. Nie wiem po co je akceptujemy, bo nie musimy się z tym zgodzić. To my na producentach powinniśmy wymusić, żeby oni tego nie dali. I wtedy okej, róbmy wszyscy prawdziwy bezglutenowy chleb. W bezglutenowych chlebach na rynku, które są, królują tak naprawdę trzy gatunki mąki. To jest mąka ryżowa, mąka kukurydziana, skrobia pszenna bezglutenowa. To są najłatwiejsze i najtańsze składniki w bezglutenowym pieczywie. Ale mamy jeszcze co najmniej 20 innych gatunków mąk bezglutenowych. Przede wszystkim mąka quinoa, kasztanowa, amarantus, sorgo, tapioka, tef, kukurydza, wszystkie strączkowe, soczewica, ciecierzyca, żółty groch. No i wszystkie te mąki są dostępne teraz na wyciągnięcie ręki. Możemy zanieść ludziom różne ciekawe rzeczy bezglutenowe, a poza tym no jakby sztuka właściwego znowu fermentowania bezglutenowych mąk, hodowania bakterii do tworzenia zakwasów bezglutenowych, jeśli chcemy nawet wykluczyć wszystkie sztuczne środki spłuchniające typu soda, proszek do pieczenia, jeśli chcemy je i wykluczymy nawet drożdże i chcemy upiec bezglutenowy chleb tylko na zakwasie, bez gum i bez trójglicerydów, bez glicerolu i bez karboksymetylocelulozy, sprawa staje się bardziej skomplikowana, ale jest to możliwe. Mam nadzieję, że podejmie wielu ludzi taki trud, żeby w małych, lokalnych piekarniach ludzie chorzy mieli dostęp do tego typu pieczywa. Dobrze, żebym wrócił do tematu tego taniego, przemysłowego chleba. Może jeżeli są osoby, dla których miks to jest zbyt mało, żeby ich zniechęcić do czegoś takiego, to może jeżeli powiemy, co na przykład, może, co jest w takim miksie, to może im otworzy oczy tak naprawdę. Więc co może być składnikiem teoretycznie takich różnych miksów? Nie mówię, że wszystkich, ale że co mogłoby się znaleźć w takim miksie, a nie powinno tak naprawdę. Ja nie wiem, czy my chcemy zniechęcać ludzi do takiego popularnego pieczywa, bo to każdy z nas ma wybór. Ja myślę, że i tak to się nie uda, żeby ludzie odwrócili się od tego typu pieczywa i muszą po prostu zadbać każdy sam o swoją edukację, o podniesienie wiedzy, czy teraz to jest łatwe, jest internet. My możemy sami się wyedukować i sami poznać i sami wybrać. Jeśli głosujemy portfelem, chcemy wybrać najtaniej. Oczywiście, że możemy tak robić, to jest zrozumiałe. Nie wszyscy mamy wystarczająco środków, żeby kupować drogie pieczywo. I to jest naturalne. Często się osoby z tym borykają. I nie chciałbym występować przeciwko komuś, bo nikt mi nie dał takiego prawa. Ja jestem bardziej za czymś innym niż przeciwko czemuś. Dlatego jakby ci, którzy tak robią, uważają, że to jest słuszne, dobre, że to jest etyczne, mogą tak robić. To ja nie będę występował przeciwko nim, bo kimże jestem. Ale
ale konsumentów zachęcam, żeby pogłębili swoją wiedzę na ten temat, bo to jakby pozwoli im czuć się wolnym w wyborze. I na koniec może jedno z ostatnich pytań. Ma Pan 40-paroletnie doświadczenie w branży. Jeżeli miałby Pan tą zebraną swoją wiedzę z tych ostatnich lat powiedzieć młodemu piekarzowi, który dopiero zaczyna swoją drogę, co by powiedział Pan takiemu 20-letniemu na przykład człowiekowi, który chce zostać piekarzem, tak? Bo ma Pan dość spore doświadczenie, sporo błędów na pewno, sporo lekcji, które coś dały. No i też są osoby, które marzą o takim fachu i mogą nie popełniać tych błędów, szkoda tak naprawdę. Jeśli ktoś z młodych już zamarzył być piekarzem, to proszę znaleźć jakiegoś mentora. Kogoś, kto będzie mógł opowiedzieć rzeczy inne niż to, co teraz normalnie widzimy w piekarniach. Uczniem nikt nie chciał z nas być, zawsze to się kończyło na myciu, skrobaniu blach, czyszczeniu blach, foremek. I niewiele wiedzieliśmy na temat samego procesu produkcji. Nikt tego nie tłumaczył, nikt na to nie miał czasu. Chcemy się uczyć. Odkąd jest internet, są filmy, są różne kursy, różne szkolenia. Łatwo jest pojechać za granicę na praktyki, obserwować, uczyć się, dużo notować i samemu robić dużo prób. Próbujemy, uczymy, chcemy myśleć po piekarsku. I ostatnio, kiedy z młodzieżą w szkole rozmawiałem, zastanawiałem się, mam takie gazety, gdzie jestem na okładce. I sobie myślę, no kim jest piekarz, żeby być na okładce? Kto trafia na okładki? Ja jestem tak naprawdę po zawodówce 2,5-letniej w Szopienicach. I to jakby... Nawet piekarz może być, wiecie, mamy pełno znaczących kucharzy w kraju, pełno szefów kuchni. O piekarzach nikt nie słyszał, nikt nie wie. A to my możemy mieć duży wpływ na to, co ludzie jedzą. Niech to stanie się jakąś misją, że my niekoniecznie ta kariera musi być taka spektakularna, ale możemy mieć świadomość tego, że mamy wpływ na to, co daliśmy ludziom do jedzenia. A czy szkoła jest jakby wymagana, czy wystarczy pasja i dobre chęci, czy jednak ważne jest to jednak wykształcenie kierunkowe też, czy... Nie wiem, czy szkoły nie są, moim zdaniem, szkoły teraz nie są przygotowane do kształcenia piekarzy, bo wszystko się na tyle zmieniło, a ta kadra nauczycielska, nie wiem na ile jest świadoma tych wszystkich rzeczy, o których my tu dzisiaj rozmawiamy. Czyli też idą na skróty często, albo w sensie... Nie idą na skróty, nie muszą iść na skróty, bo nie ma uczniów. Czyli w sensie... Nie ma szkolnictwa. Okay. Nie? To jest coś, co należałoby dopiero odbudować. Więc pasja przede wszystkim. Jeśli nie ma pasji, nie rób tego, bo nie będzie Ci się podobało. Kto chce być piekarzem, pracować w nocy, iść w niedzielę, na noc do pracy, pracować często 6 razy w tygodniu, no żadna to atrakcja. Trzeba dużo samozaparcia i pasji, żeby chcieć to robić. Okej. Podejrzewam, że niedługo się spotkamy na jakichś targach, także jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie chleba, piszcie śmiało w komentarzach. Pan Bogdan bardzo chętnie, podejrzewam, odpowie przy naszym kolejnym odcinku, jeżeli taki się pojawi. I jeszcze mam taką prośbę powiedzieć coś o swoich, gdzie można dostać Pana produkty, gdzie po dobry chleb, bo to jest też chyba pytanie, które sobie zadają nasi widzowie. Ja nie wiem, chyba bym nie chciał robić reklamy. Jak mają takie pytania, to jak napiszą, to powiemy, bo nie z powodu reklamy się tu spotkaliśmy. Ale ogólnie Pana chleb jest dostępny, można powiedzieć, w całej Polsce, więc to też... No jest dostępny... Ja mogę śmiało polecić, także... Niektóre produkty są dostępne w dziale bio w Lidlu. Bardzo takie specjalistyczne, bezglutenowe, dla konkretnych rodzin robimy. Raz w miesiącu właściwie robię tylko z żoną jako biopiekarz gluten free. To w naszej pracowni bezglutenowej w Opolskim, ale to wysyłamy do domów bezpośrednio w paczkach. Można to znaleźć na Gluten Free Biopiekarz, a kontakt można łatwo znaleźć na biopiekarz.pl. Tam jest numer telefonu, ja z każdym chętnie rozmawiam, z każdym klientem rozmawiam i każdemu się wytłumaczę ze swojej nadziei. Okej. Dzięki, że oglądaliście do końca. Jeżeli macie ochotę na więcej takich odcinków z ekspertami z danej branży, dajcie łapkę w górę, będziemy nagrywać więcej takich materiałów. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo.